Cześć, a dziś przychodzę do Was z filmikiem, którego nie nagrywałam bardzo długo. Nie nagrywałam nie dlatego, że nie lubię takich filmików nagrywać, bo słuchajcie, uwielbiam. Jak ktoś mnie ogląda od początku, to wie, że ja kiedyś regularnie wstawiałam filmiki z outfitami. Natomiast teraz przestałam dlatego, że pomyślałam sobie, że lepiej będzie, jak będę nagrywała w drugim pokoju, tam jest więcej miejsca, wiecie, tu stoi łóżko, więc troszeczkę tak, wiecie, warunki są takie średnie do nagrywania outfitów. Ale pomyślałam sobie, że spróbuję nagrać Wam takie 3 outfity. Mam nadzieję, że się uda i że będzie to w miarę wyglądało. Jeśli chodzi w ogóle, słuchajcie, o pogodę, to zmieniła się, jest dość zimno. Wczoraj było chyba 15 stopni, odczuwalna 11, więc naprawdę ta pogoda nie była fajna. Aczkolwiek przyda się, słuchajcie, trochę takiego świeżego powietrza po tych upałach, które były ostatnio, ale niestety już mój strój dnia jest bardziej chyba jesienny niż letni, ale zaraz Wam go pokażę, tylko chcę Wam pokazać cień, który mam na oku. Widzicie taki delikatnie miodowo-rudawy? To jest ten cień z Inglota, który Wam pokazywałam, że kupiłam jakiś czas temu. Powiem Wam, że go uwielbiam. On jest tak fajny, to jest numer 292. On tak ociepla twarz, wydaje mi się, że naprawdę ładnie pasuje do zielonych oczu. Ja oczywiście roztarłam go delikatnie ze zwykłym takim cieniem w kolorze takim jasnym brązowym, wiecie, taki cafe latte, coś takiego. I zobaczcie, tak to wygląda. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko, że całkiem ładnie podkreśla to oko. Nie mam żadnej kreski ani nic, tylko właśnie te dwa cienie rozmieszane, tak rozblendowane i kontur to wszystko. Na ustach też nic nie mam, pazury czerwone. Czerwono-pomarańczowe w zasadzie. I słuchajcie, jeśli chodzi o ten strój, już Wam pokazuję. Mam bluzkę z Reserved, tą taką z rozszerzanymi rękawami. Powiem Wam, że ona jest super. Ona ma tak fajny ten materiał. Bardzo miły, przyjemny. Nie pocimy się w tym materiale. W sumie zapomniałam, co to za materiał. Potem Wam gdzieś tutaj napiszę. Natomiast bluzka jest super i tak jak Wam wspominałam, w holu bardzo żałuję, że nie było innych kolorów, była tylko jeszcze chyba niebieska, niestety no niebieska to taka turkusowa, to nie jest mój kolor. Dodatkowo, słuchajcie, mam jeansy z Zary, te takie z zamkami po bokach na dole. To są jeansy, które kupiłam chyba w zeszłym roku. One są bardzo wygodne, bardzo fajnie się w nich chodzi. To jest taki, widzicie, taki szary, ciemny grafit, coś takiego. I dla przełamania tego ciemnego stroju założyłam sobie białe Reeboki. Ja tak lubię, żeby już nie chodzić, nie zakładać czarnych butów i nie być, wiecie, na czarno cała. To właśnie przełamuję przeważnie butami ten strój. Więc tak to wygląda. Dodatkowo biorę sobie jeszcze kurtkę. Też dla przełamania biorę sobie tą brązową. To jest kurtka, którą kupiłam w New Yorkerze. Też na jakiejś promocji, chyba za 45 zł. Ona jest krótka, ale muszę Wam powiedzieć, że jest ciepła. Ten materiał taki ala piankowy, naprawdę grzeje, więc zresztą ja też nie będę dzisiaj łazić. Tak naprawdę w planie mam tylko dojechać do pracy, ewentualnie iść między butelkami w pracy i wrócić i tyle do domu. Nigdzie nie będę chodzić, ostatnio ciągle chodzę, więc teraz mam w planie przyjechać do domu i po prostu wziąć się trochę dzisiaj za siebie, zrobić paznokcie, jakieś małe spa, ponieważ dawno nic nie robiłam. I słuchajcie, tak to wygląda z tą kurtką. Rękawy wystają, ja uwielbiam takie rękawy w ogóle. Zobaczcie, tak to wygląda. I standardowo będę brała do tego moją złotą torbę. Słuchajcie, noszę ją codziennie, ponieważ bardzo ją lubię. Trochę mi tutaj widzę, że ona się zafarbowała na dole. Tak mi się wydaje, że jest zafarbowane. Od czarnych jeansów. Muszę zobaczyć, czy to zejdzie, bo to jest co prawda od środka, natomiast tutaj od wewnętrznej strony, natomiast trochę mnie to wkurza. Muszę zobaczyć, czy to zejdzie, czy nie zejdzie. I tak to wygląda. Taki mój codzienny outfit do pracy. Słuchajcie, nagrywam te filmiki też dlatego, że wiem, że część z Was nie ogląda Instagrama. Ja generalnie wszystkie ubrania, które kupuję, pokazuję gdzieś tam w holach, to potem też widzicie właśnie w outfitach na Instagramie. Oczywiście, jeżeli ktoś mnie jeszcze nie śledzi na Instagramie, to serdecznie Was zapraszam. Nazywam się Cosmic Alice, tak samo jak tutaj. No, a jeśli chodzi o dzisiejszy strój, tak to wygląda i co, ja uciekam do pracy i zapraszam na jutro. Jutro będzie kolejny outfit. Cześć, a dziś będzie kolejny jesienny strój dnia, dlatego że znowu jest dość chłodno. Niby pokazuje mi w telefonie, że ma być 20 stopni, ale
to nie jest 20 stopni. Odczuwalna wczoraj była na przykład chyba 12 czy 11, coś takiego, więc było naprawdę, słuchajcie, zimno, tym bardziej, że wiatr był taki mega zimny, więc nie było fajnie. Dzisiaj pogoda jest podobna, więc dlatego właśnie jestem ubrana tak, a nie inaczej. I słuchajcie, jeśli chodzi o makijaż, to dzisiaj mam zrobioną kreskę brązową, taką kredką z Rimmela wykręcaną. Oni mają tam tylko jedną taką wykręcaną brązową, więc właśnie tą mam na oczach i słuchajcie, uwielbiam ją. Ona jest po prostu super, ona ma przepiękny kolor. On jest taki raczej zimny, ale taki nie do końca. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Bardzo ładnie wygląda na oczach. Dodatkowo paznokcie sobie zmieniłam na nude. To jest ten lakier z Miss Sporty. Clubbing Color. Zobaczcie. O Jezu, nic chyba nie widać. Clubbing Color. Numer 020. Jeśli chodzi o to, co mam na sobie. O, słońce. Zobaczcie, jestem w paski. Mam zwykły t-shirt czarny z H&M-u, na to mam narzucony taki dość cienki sweter z Bershki z długim rękawem. On jest, zobaczcie, to jest taki materiał niby swetrowy, ale dość cienki. Wydaje mi się, że na tą porę roku jest chyba ok, no bo jakby założyła grubszy, to trochę dziwnie wyglądała. A zawsze, wiecie, sweter to sweter. Dodatkowo mam spodnie z Zary z takimi postrzępionymi dołami. Ja Wam ich jeszcze nie pokazywałam, może na Instagramie widzieliście, natomiast jej Wam jeszcze nie pokazywałam, bo w sumie nie miałam kiedy Wam pokazać, bo kupiłam je jakieś 2 tygodnie temu, a haul już był wcześniej, więc no, teraz możecie je zobaczyć w całości. To są takie grafitowe, one nie są czarne. Delikatnie miejscami przecierane, nie mają żadnych dziur, tylko właśnie te postrzępione doły. Bardzo fajnie się w nich chodzi, ale to nie są jakieś cienkie jeansy. One na opały absolutnie się nie nadają, ale taką pogodę jak teraz jak najbardziej. Dodatkowo mam Tomsy. Tak to wygląda wszystko, zobaczcie. Stąd już miałam na nogach i są po prostu, słuchajcie, jak kapcie. Teraz wierzę w to, co mówili ludzie. Początki nie były z nimi łatwe, dlatego że troszeczkę ta gumka mi się wybijała tutaj w przód nogi, natomiast teraz już widzę, że jest ok. Na to zakładam rachunkę czarną. O. I do tego, no nie wiem, czy mam Wam pokazywać torbę, bo biorę dokładnie tą samą, co wczoraj, tą srebrną. No dobra, zarzucę, Wam pokażę. I pokażę Wam teraz tak, jak mi się uda, w całości. Zobaczcie, tak to wszystko wygląda dzisiaj. Dzisiaj jest piątek, więc można iść trochę na luzie, zresztą codziennie tak chodzę, więc czy ja wiem, czy to jest u mnie na luzie taki standardowy strój dnia. I słuchajcie, ja już uciekam do pracy, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia jutro. I kolejny strój dnia. Jeśli chodzi o mój makijaż, to dzisiaj znowu mam bardzo delikatnie podkreślone oczy, tylko takim cieniem cappuccino. Staram się nie malować kresek. Jakoś tak ostatnio po prostu, wiecie co, wydaje mi się, że to około ładniej wygląda, jak jest podkreślone tylko cieniami i w środku biała kreska. Natomiast to się zmienia. To jest akurat teraz, za chwilę pewnie znowu będę malowała kreski. Natomiast w zeszłym tygodniu chyba tylko był jeden dzień, kiedy namalowałam sobie właśnie kreskę na powiece. Z racji tego, że te oczy są tak delikatnie pomalowane i trochę tak mdło wyglądałam, bo postanowiłam, że nałożę sobie pomadkę. Też rzadko to robię. Dzisiaj jest to Million Dollar Lips z Vivo w numerze 6. Bardzo trwała pomadka, niestety też bardzo wysuszająca usta, ale zobaczcie, ona naprawdę ma przepiękny kolor. Paznokcie cały czas te nude, te same, co miałam ostatnio. Jeśli chodzi o to, co mam na sobie, to jest to bluzka z Zary z tymi rozszerzanymi rękawami. Sobie włożam ją tutaj do spodni, bo ona, wiecie co, ona jest taka dziwna. Ona jak wisi tak, to moim zdaniem nie wygląda zbyt dobrze, więc wsadzam ją sobie z jednej strony do spodni, żeby jakoś tak, wiecie co, nabrała jakiegoś kształtu. Rękawy ma ekstra. Ja uwielbiam takie rozszerzane rękawy, niezależnie czy są to same te końce tutaj, wiecie, rozszerzane, tak jak w tej bluzce mojej z Reserved czy ze Stradivariusa. Czy są to całe rozszerzane, uwielbiam takie, to są takie ala lata 80, więc naprawdę totalnie mój style. W tej bluzce nie podoba mi się tylko to, że ona jest taka bardzo pod szyję, dlatego rzadko ją noszę. Ja nie lubię, jak te bluzki są takie za bardzo tutaj, wiecie, tak wysoko. Ona, jak ją sobie tak poprawiałam, myślałam, że ona będzie po prostu tak się układała, natomiast nie, ona się cały czas ściąga do tyłu i trochę mnie to po prostu wkurza, natomiast dzisiaj nie idę na długo, więc mam nadzieję, że jakoś wytrzymam. Do tego mam czarne spodnie, chyba z H&M-u. Miałam je wywalić i zobaczcie, słuchajcie, noszę je cały czas. I do tego Tomsy. Tomsy są dobre na każdą okazję, do każdego stroju, bardzo wygodne, więc postanowiłam, że dzisiaj je założę. Jeśli chodzi o kurtkę, to znowu wróciłam do noszenia tych ramonezek, ponieważ
Ja przez jakiś czas przestałam je, tych ramonezek, przestałam je przez jakiś czas nosić, ponieważ nosiłam bomberkę, nosiłam tą taką kurtkę z taką moro ze Stradivariusa, natomiast nie nosiłam te czarne właśnie ramoneski i ostatnio jak ją raz założyłam, to stwierdziłam, że znowu będę je nosić, bo słuchajcie, ja zawsze lubiłam te kurtki, po prostu kupiłam inne i przestałam je na jakiś czas nosić, ale jednak ramoneska to jest coś, co słuchajcie, poczekajcie, muszę o tak założyć. Ramoneska to jest coś, co każda dziewczyna chyba powinna mieć w swojej szafie. To jest kurtka na każdą okazję pasująca do wszystkiego, więc no chyba, że ktoś naprawdę bardzo nie lubi tych kurtek, ale nie wiem, czy jest taka osoba w sumie, która nie lubi ramoneski. I tak to wygląda, zobaczcie, wyłożyłam sobie te rękawy, żeby tak trochę wisiały. O tak. I wezmę do tego dzisiaj też inną torebkę, nie tą złotą. Wezmę sobie tą małą ze Stradivariusa, tą w kolorze khaki. Przerzucę ją sobie tak przez ramię. I tak właśnie sobie dzisiaj wyjdę, słuchajcie. Nic więcej. Okularów nie biorę, bo pada. Tak więc nie mam co okularów brać, wezmę ewentualnie parasolkę. I to już jest wszystko, tak więc słuchajcie. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na pewnie jeszcze jeden strój dnia. Cześć, dziś będzie już ostatni strój dnia. Trochę wyglądam tak pogrzebowo, bo jestem ubrana na ciemno, ale będę miała jasną narzutkę, więc której w pracy raczej nie będę ściągać, dlatego że widzę, że jest wiatr, ja siedzę przy oknie, więc raczej będę ją miała cały czas na sobie, więc dlatego pozwoliłam sobie na taki ciemny strój. Też nie jest jakoś mega gorąco, jest około chyba 18 stopni. Ja Wam powiem szczerze, że jak jest już ponad 20, to nie chodzę tak ciemno ubrana. Jak jest poniżej, to sobie pozwalam, bo jak wiecie, ja lubię ciemne kolory, ale też już staram się tak nie ubierać, wiecie, od góry do dołu na czarno, tylko zawsze przełamywać czymś ten ciemny strój, tak jak dzisiaj właśnie tym płaszczykiem, no i torebką. Tak więc jeśli chodzi o makijaż, to słuchajcie, jest dokładnie taki sam jak wczoraj, czyli delikatnie podkreślone oczy cieniem cappuccino, na ustach pomadka z Vibo Million Dollar Lips w numerku 6. Paznokcie zrobiłam sobie na czerwono, więc taki, to jest taki pomarańczowo-czerwony kolor, coś takiego. Nie do końca to pasuje do moich ust, ale czy pomadka musi pasować do ust? Chyba niekoniecznie. Dlatego właśnie pozwoliłam sobie dzisiaj na taką pomadkę przy takich paznokciach. Jeśli chodzi o to, co mam na sobie, to mam zwykły czarny t-shirt, raczej czego, gdyby już mi było bardzo gorąco, to mogę sobie ściągnąć właśnie tą narzutkę, którą Wam teraz pokażę. To jest t-shirt z Reserved. Jakość średnia, nie wiem, to chyba nie jest najlepszy t-shirt, jaki miałam. Spodnie są również z Zary, to są te z zameczkami, takie ciemne, szare, w zasadzie grafitowe. I na nogach mam tonsy. Tonsy są mega wygodne. Trochę jeszcze ta gumka mnie tutaj pije w lewej nodze, ta tutaj od góry. Natomiast wiecie co, wydaje mi się, że one się rozejmą. One były dużo ciaśniejsze, jakie kupiłam, a teraz już są takie, wiecie, mówię, tylko ta jedna noga troszeczkę mi jeszcze uwiera. I do tego założę tą narzutkę, płaszczyk narzutkę z Pull & Bear. To jest właśnie takie coś, w czym można siedzieć w pracy, bo to ani nie jest w sumie płaszcz taki typowy. Dlatego właśnie się ubrałam tak na ciemno, bo pomyślałam, że jak będę miała taką narzutkę, to zawsze jest troszeczkę jaśniej. Do tego na pewno wezmę okulary. Dzisiaj mam jakieś takie. Też mi się wydaje, że są z KBJ, ale ja nie kupowałam dwóch par z KBJ, więc któreś z nich muszą być z innej sieciówki. Te są całkiem fajne, oczywiście mega brudne, muszę je wyczyścić. Także na pewno wezmę te okulary. I do tego moją złotą torbę. I tak to będzie dzisiaj wszystko wyglądało. Myślę, że na poniedziałek jest ok. Wygodnie, w miarę elegancko, nie do końca, bo ja nie chodzę tak do końca elegancko ubrana, ale też nie jestem tak zupełnie na sportowo, bo te tomsy są naprawdę fajne. One trochę wyglądają jak baletki i one naprawdę pasują do każdego stroju, więc nie wiem, no ja ze swojej strony po tym tygodniu noszenia mogę polecić, jestem naprawdę zadowolona. Zobaczymy, czy one się nie rozczłapią, bo trochę się na tym tak zastanawiam, ale no chyba za tyle kasy buty się tak szybko nie powinny rozczłapać. Dobra, słuchajcie, ja już uciekam do pracy. Ten filmik jest taki dość krótki, dlatego że chciałam po prostu spróbować wrócić do tego filmiku i zobaczyć, czy Wam się tego typu filmiki podobały, czyli takie outfity. Teraz prawdopodobnie wstawię 4 albo 5 tych outfitów. Zobaczymy, bo już sama nie wiem, ile nagrałam. I jeżeli będą Wam się podobały, to będę oczywiście Wam takie filmiki również nagrywała. Tak więc życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!